To jest warsztat ojca. Ogólnie gaz montuje, bo głównie zajmujemy się instalacjami gazowymi. Gaz montuje od 2001 roku, czyli odkąd jestem na świecie. Zaczęło się od ojca. Ojciec, jak był młody, jeździł najpierw maluchem. Był epizod, że no ten maluch, powiedzmy, była to rajdówka. Gafał. Mało brakowało, przyszedłbym z niej na świat. Tak, został rajdówką zawieziony do szpitala. Znaczy on, mama, żeby urodziła. Później ja jeździłem jeszcze w kartingu, jak miałem jakieś tam 10-11 lat. Później tak naprawdę to ty zacząłeś lanosem. Znaczy, no jak zdałem prawo jazdy, to był pierwszy start w Coyotesie, który się skończył bardzo szybko. To po prostu no, było za szybko. Było za szybko w jednym zakręcie. No i wtedy jazdy się odechciało, ale z rajdów zrezygnować absolutnie nie, więc poszedłem na drugą stronę mocy i sędziowałem w tych Coyotesach. Znaczy na początku byłem safety, no później była możliwość zrobienia licencji sędziowskiej. I tak w zasadzie sędziowałem od 2011 roku do 20. I tu się mniej więcej moja historia zaczyna zapętlać z historią Kuby i Nikoli. Działamy. W 19 roku kolega kupił coś tam, mówi, że będzie jeździł. Jakieś Citroena Saxo. Mówi, że będzie jeździł, żebym też kupował. I kupiłem Clio. Masa została zmniejszona chyba do minimum w tym aucie. Samochód waży 880 kg. No ale nie poszło to z mocą, czyli nie sądziłem, że żeby podnieść jakkolwiek moc w tym samochodzie, będzie mnie to tyle kosztowało. I mimo wszystko, ile bym nie wydał, to i tak z tym silnikiem, czyli silnikiem 1.6, nie pójdzie to tak jak Hondy, powiedzmy, czy co innego. Wszystkie auta to są z tymi samymi silnikami 1.6, 16-zaworowe, fabrycznie, jakieś tam 107 koni. Grzesiu Huczun, a propos rajdów. Halo? Lanos był kupiony od klienta, przyjechał do nas do warsztatu i powiedział, że on czemu już go nie chce i w sumie to go sprzeda, albo nie wiem, czemu cokolwiek. Samochód mu niepotrzebny, nikt go nie chce kupić, a jest w zbyt dobrym stanie, żeby oddać na złom. Ja wtedy siedziałem nie w domu. Nie wyjechał już z Lanosem z warsztatu. Siedziałem w domu, brat do mnie zadzwonił, powiedział, że jest Lanos, że można zabierać. No to w przeciągu 20 minut pojawiłem się chyba w warsztacie. Nawet nie wsiadłem do tego samochodu, a wszedłem go tylko dookoła, powiedziałem, że dobra, biorę, piszemy dokumenty i dlatego no, auto totalnie kupione przez przypadek. Za ile poszedł? Całe 1500. A coś jeszcze trzeba było wsadzać? Nic. Znaczy następnego dnia niepotrzebnie dobra, to dałem się przejechać i mi urwał poduszkę od skrzyni biegów. Ale jakby się nie stało pod warsztatem, stałoby się na torze. Szybka zmiana biegów była, no. Lanos wytrzymał od drugiej rundy w 2020 roku, a wyzionął ducha na pierwszej rundzie w 2021. Dokładnie na sam koniec rajdu. Rajd się skończył, było rozdanie nagród, tam jeszcze wszyscy porozmawialiśmy, pozbijaliśmy piątki, wsiadłem w samochód, wyjechałem tylko z toru na tą drogę szutrową, która jest dojazdowa i tam już powiedział, że ma dość. Ty, a tu przypadkiem dojścia do filtru oleju nie było od góry? No, nie wiem. Chyba nie było odkręcane od wieków. No. Takie ładne rękawiczki pobrudził. Nie mam. Rękawic zapomniałam. To czemu? Dobra. Było to założyć rękawiczki. No was. Zuch, dziewczyna. Ja wzięłam się. W sumie od ciebie. Startowałam z Kubą jako pilot. I im częściej jeździłam na jakichś treningach, to tym bardziej
chciałam spróbować swoich sił za kierownicą i wyszło tak, że Kuba pojechał z tatą po niby prywatny samochód zastępczy za Subaru, no i przywieźli rajdówkę. Tak, wstałem rano, mówię do Nikoli, że ja jadę. Gdzie ty jedziesz? Mówię, do Torunia. Po co do Torunia? Ja mówię, po samochód. Nigdzie nie jedziesz. Ja mówię, że jadę, nie mam czasu, bo laweta czeka. Wyszedłem i wróciłem pod blok z granówką kolejną. Niestety. Bo jak pilotowałam, to nie miałam jakby wpływu na to, jak Kuba pojedzie. Bałam się, szczególnie na przykład na hopie. Na hopie to ja zamykałam oczy, krzyczałam, a jak wsiadłam za kierownicę i się któryś raz już przyjechałam na tej hopie, no to jest o wiele lepiej. No i czuję się taka pewniejsza. Moją pilotką jest taka Gabrysia, która aktualnie wyjechała, wraca w maju, a teraz na rajdzie wystartuje ze mną siostra. Tato tutaj ma ten warsztat od chyba 2010 roku. Jak dobrze pamiętam, w tym miejscu, tylko no, po małej, nieprzyjemnej przygodzie musieliśmy się na 3 miesiące przenieść gdzie indziej, żeby mieć czas, żeby móc pracować. Przenieśliśmy się na ulicę Trawiastą do firmy Samasz, za co dziękujemy dla pana Stolarskiego za udostępnienie. No to większość osób wie, warsztat spłonął. Między innymi ta kijówka żółta też spłonęła, ale rajdowcy, czyli ta cała rodzina, w której się ścigamy, odbudowali samochód dla mnie i mogę się dalej ścigać, bo tak to by pewnie byłby sprzedany i nie nagrywalibyśmy dzisiaj tutaj nic, bo nie byłoby czego. Głównie Krzysztof Nazaruk, Adam Tumiel i tam Marcin Malinowski to głównie fundatorzy, no oni głównie zadziałali, żeby auto zostało odbudowane. Mamy rajdówkę następną, tak a propos. Albo poduszka. Łożysko. Całe szczęście, części do francuskich samochodów są tanie. Dopóki nie zaczyna się bawić w elektronikę. Poduszkę kupimy za 30 zł i będzie jeździć kolejny sezon. Tak. Clio zderzaki spadają na sam widok dziury, nie? Na tym trzeba wjeżdżać. Można tak powiedzieć, że po godzinach to jest rajdownia taka. No. Siedzimy i coś tam dłubiemy w tych naszych kliówkach i innych BMK-ach. Rajdówkach. Czasem im gorzej, tym lepiej, bo jak jest trudno, to jest fajnie. Znaczy trzeba się namęczyć, czasem zarwać kilka nocek, ale później ta radość, że coś się udało i że można jechać, czy tutaj w przypadku tej mojej skrzyni, czy czasem jak komuś innemu pomagamy i może pojechać, to w sumie ta radość zdecydowanie jest większa niż wysiłek i męczenie się w warsztacie. Warto. Czułaj komara! Nie. Będzie nas wspierać tatuś, który zawsze jest z nami i zawsze jest na rajdach. I myślę, że gdyby nie to, że musi być, to i tak by przyjeżdżał i nas wspierał. Tak, to tylko jeszcze wytłumaczymy mamę, która osobiście nie przyjeżdża, bo boi się patrzeć, jak jeździmy, ale w zasadzie zawsze pierwsze gratulacje, które się tak telefonicznie odbiera, to zawsze są od mamy, więc śledzi. Mama zna stronę, na którą wejść, żeby sprawdzać wyniki, siedzi. Śledzi, jest na bieżąco. My będziemy przygotowywać auta. Widzimy się 9 kwietnia na drugiej rundzie samochodowych z Białegostoku. Od rana trzymajcie kciuki, a my będziemy próbować się nie rozbić. Walczyć o jak najlepsze wyniki. Zapomniałem dodać, że w tym sezonie dodatkowo będą mnie wspierali jeszcze dwie firmy, Elewacje Marzeń i firma Gemini Job, za co serdecznie dziękuję. I również dziękuję firmom, które wspierały mnie w tamtym sezonie i zostają ze mną w dalszym ciągu, czyli Auto Cezar i firma KitKat Service.
Witajcie. Znajdujemy się dzisiaj w firmie ACSA. Nazywam się Marcin Dziewiątkowski. Reprezentuję dział wsparcia technicznego naszej firmy. Firma ACSA od 30 lat produkuje komponenty do szeroko rozumianego rynku automotive. Chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć, jak powiązana jest nasza firma z autogazem, jak powiązana jest z motorsportem i trochę o Stack Rally Team. Nasza firma zatrudnia ponad 700 osób. Produkujemy wszystkie komponenty instalacji gazowej, począwszy od przewodów, reduktorów, wtryskiwaczy, sterowników oczywiście i wiązek, i akcesoriów. Produkujemy w tej chwili do ponad 56 krajów i tam dystrybuujemy nasze produkty. Ponieważ firma AC czynnie wspiera swoich pracowników, powstał projekt, który nazywa się Stack Rally Team. Jest to oczywiście projekt związany ze wspieraniem kierowców, których pasją są rajdy samochodowe, wyścigi, tudzież drift. Kolejnym ciekawym projektem firmy AC jest powstanie pucharu LPG. W samochodowych mistrzostwach Białegostoku, które nazywają się w tej chwili STAK Samochodowe Mistrzostwa Białegostoku, jest odrębna kategoria, która jest sponsorowana, czyli wspieramy zawodników, którzy używają paliw alternatywnych, w tym przypadku chodzi o LPG. W 2017 roku założyliśmy zespół o nazwie Stack Rally Team. W skład tego zespołu przez kilka ostatnich lat wchodzili różni zawodnicy, biorący udział w różnych zawodach, m.in. w rajdach, w wyścigach górskich, w wyścigach na 400 metrów, czy nawet w drifcie. Pasją moją od 2004 roku były rajdy samochodowe i tu jest geneza powstania Stack Rally Team, czyli zespołów rajdowych sponsorowanych przez naszą firmę. Tu jak wiecie, od prawie 3 lat jesteśmy sponsorem Pucharu Samochodowych Mistrzostw Białegostoku, który powstał po to, żeby wspierać paliwo alternatywne, oczywiście gaz, ale też samo szeroko pojęte motorsport z paliwem alternatywnym, co jest dosyć unikalnym podejściem i właściwie w Polsce jesteśmy pierwszą taką firmą. Podsumowując, motorsport może być ekologiczny i ekonomiczny. Niższa emisja spalin, niższe koszty. Dlatego trzymamy kciuki za Was na drugiej rundzie samochodowych mistrzostw Białegostoku STAK oraz za LPG Cup. Jutro druga runda SMB. A kurczak, jak widać, jeszcze o. Czekajcie, pokażę Wam. Bez butów. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak je zakładać, bo co chwilę padał śnieg, deszcz. No i wygląda na to, że będzie w miarę ciepło, może delikatnie deszczowo, także zakładamy średnią mieszankę i lecę na badania, bo Maćka jeszcze nie ma, pewnie się spotkamy na miejscu. I już pierwsza mała przeszkoda, gwóźdź siedzi. Trzeba jechać do wulkanizacji. Koło ogarnięte dzięki Grzesiowi, Szmytowi i jego, nie wiem, pofelgowani, czy jak oni tam są. Ale dzięki Grzesiu za szybką pomoc. Zakładam koło i lecimy na beka. Jeszcze jednego. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to Ani, tak? Jeżeli będziecie mieli jakieś kłopoty, problemy, to macie wszystko. Tak, to jest do Ani. Tomek, posprawdzaj ciśnienie. Janek, zjedź w tym dół. 1,8. Zobaczymy. Na razie posprawdzaj wszystkie. To tylko ma być podnośnik. Nie krzywo jak teraz. Nie, skręć go w dół. Jeszcze, bo tył ci się nie podniesie. Wszystko jest przygotowane? Tak. Dobra.
Ja idę. Kamerkę gdzie mamy? Kamerkę mamy z tyłu. Montujemy. Sprawdź jeszcze opis, żeby się zgadzał. Bo tam w tym jednym miejscu, na tym nawrocie, no. Nie jestem pewien, czy trzeba. Trzeba byłoby zmienić na 2+. Potem jest dosyć. Teraz przesycha, jest dosyć. Jest dosyć sucho. Na super miękkiej może nam przyklei. Popatrz. Ślisko będzie. Bez podium będzie, nie wracamy. Ślisko będzie, będzie. Bez podium pewnie, że nie wracamy. A dzisiaj będzie fan, bardzo dużo fanu z jazdy, nie? Łukasz, jak tam u ciebie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Słuchaj, my jesteśmy amatorzy. Nam spalił się jeden bezpiecznik, nie mieliśmy go na wymianę. Musieliśmy z przeciwgielnych wyjąć. Mało ważny ten bezpiecznik, bo to jest od pompy paliwa, ale by się przydał, żeby paliwo było w silniku. Lepiej, żebyś sobie też na przykład zrobił zdjęcie albo wziął od kolegi żebyś przeanalizował, no nie? Dobra, mam pytanie, bo jak na przykład masz taki, ogólnie taką jakby rządek z opon, tak, co mam zaznaczone sobie, ale radówka wjedzie, powiedzmy, skosi całość, ale ty nie dotknie. Radówka zjeżdża sobie z tej górki, nie? Nie wyhamuje, skosi cały ten, ale tej opony nie dotknie, tylko przejdzie tak po prostu. Ale to tak jest już jako rozwalona szykana, czyli jakby pominięcie całej trasy. No a, nie? Dobra. Cześć, tatuś. Cześć, synek. Cześć, chyba. Machnęli się. No, już się pochwaliła. No, bo Julka kleiła. Zdobyłem nawet drugą dziewiątkę, bo ta się zniszczyła. Taka była ładna. Jakby ten numerek na pamiątkę. No geniusz. Nie wiem, jak to można przyczepić 49. No bo mnie stresowało jako 46. Nie? Dobry? Chyba jest git. Dobra. Jeszcze szybko. Kuba zdajmy. Jest trochę ciaśniejszy naszego, więc mogę wziąć ten. Może możesz mi powiedzieć, gdzie jesteśmy aktualnie? Prawy max. Prawy max. Prawy max. Hopę dohamowujemy po odciążeniu. Tak? No, przez hopę. Przez hopę. Najeżdżasz śmiało. To ci mówiłem potem. Po podbiciu, jak dociśnie zawieszenie, po prostu wtedy dopiero hamujesz, nie? I musisz się ustawić od środka, żeby wejść dobrze w pierwszą szykanę. Ogólnie teraz przysycha, więc i tak dosyć szybko się dogrzeje, bo już zobacz, że nie pada i podejrzewam, że dalej nie będzie padać, więc może się nastawiać, że po pierwszej pętli już nawet będziemy, kurde, wchodzić na tego, na miękkiego semi z przodu. Piotrze, dyrektorze, ojcze. Tak jest. Zgłosiła się do mnie załoga, nie pytaj o numer, ale się zgłosi jeszcze raz. Za tydzień biorą ślub. Tak. I chcą do samochodu na jedną próbę przyczepić i kilka różyczek takich. Sprawdziłem te różyczki, one są na przyssawkę, nie mają nic metalowego w sobie, nie? Bo mają kamerzystę, który będzie im kręcił też ślub, nie? Jasne. I taki... Dobra, dobra. Oni po odprawie jeszcze do ciebie się zgłoszą. Trzeba zmienić te 35. Dobra. O. Dobra. A potem masz serwis. Serwis tutaj też jest na 35. I jeszcze jest karta C. Pewnie zastanawialiście się, po co mi było tyle płynu do wspomagania na ostatnim rajdzie. Okazało się, że 5 litrów to i to było za mało. Najczęściej ten płyn dolewamy raz na jakiś czas, ale u nas w wyniku awarii ten płyn musieliśmy dolewać przed odcinkiem, po odcinku, potem już nawet po dojazdówce, a na koniec niestety, ale pompa się zatarła od wspomagania i wspomaganie padło, dym spod maski i musieliśmy się wycofać. Także niestety tak to wygląda. Nawet w garażu wyleciał płyn, resztka płynu. Do następnego ogarniemy temat. Na razie. Prostuj do lewy 2.
60. Szykana od lewej. Druga runda z tak samochodowym mistrzostwa Białegostoku za nami. 70 załóg stanęło na starcie naszej dzisiejszej imprezy, która składała się z dwóch lokalizacji na torze Białystok oraz na terenach byłej szkoły w SAP. Łącznie 8 prób sprawnościowych.
najlepsza załoga Adam Laskowski i Piotr Naliwajko. Po raz pierwszy Adam zwyciężył w klasyfikacji generalnej. No, ma nowy samochód Renault Megane RS MK1 i widać, że to przyniosło efekty, także serdeczne gratulacje. Druga runda samochodowych mistrzostw Białegostoku. Dla naszej załogi bardzo udana. Pierwsze miejsce w klasie K4, pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Rajd o różnych warunkach pogodowych, na początku mokro, później sucho. Próby szybkie na torze i techniczne na wsapie. Dziękuję moim rywalom za bardzo wymagającą rywalizację i zapraszam na kolejne rundy samochodowych mistrzostw Białegostoku. Cześć, jesteśmy po drugiej rundzie STAK SMB 2022. Dla nas udało się zdobyć drugie miejsce w klasie K2, dla Rafała drugie miejsce w LPG Cup, a Nikola dalej się uczy i tak, i objeżdża Rafała, skończyła na 10 miejscu w klasie K2 i 30 w klasyfikacji generalnej. Mieliśmy trochę szczęścia, a może inaczej, nasi konkurenci mieli trochę pecha, więc skończyliśmy na tym drugim miejscu. Moja misja na ten sezon jest taka, żeby pokazać kobietom, żeby się nie bały. Kobiety też potrafią jeździć i szybko i nawet szybciej niż mężczyźni. Na przykład. Dziękuję serdecznie wszystkim sędziom za sędziowanie, wszystkim naszym sponsorom. Tutaj oczywiście należy wspomnieć o firmie AC, właścicielu marki STAK. Instalacja Autogaz. Wiecie, drodzy Państwo, jak droga jest teraz benzyna. I oczywiście Trela Motorsport, jakby ktoś chciał bardzo ładną klatkę bezpieczeństwa do auta. Jeżeli ktoś chciałby zakupić jakieś bardzo fajne akcesoria rajdowe, to do sklepu właśnie MSP Motorsport serdecznie zapraszamy. A jakby ktoś chciałby z tego wypożyczyć auto, to oczywiście East Rent. ZO PZM, czyli Zarząd Okręgowy PZM Polskiego Związku Motorowego, serdecznie dziękujemy. No i oczywiście Urząd Miasta Białegostoku, który dotuje nasze imprezy. Dzięki temu mogą być takie właśnie, mam nadzieję, fajne i ulubione wszystkie sobie. STAK SMB wraca 25 czerwca, mam nadzieję, w kilku lokalizacjach. Także serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową smbap.pl oraz na profil facebookowy samochodowych mistrzostw Białegostoku po aktualne informacje naszego cyklu. Jak widzicie, frekwencja jest bardzo duża i mamy nadzieję, że będzie jeszcze większa. Mamy bardzo fajne nagrody, także odwiedzajcie nas, przyjeżdżajcie i będzie naprawdę bardzo fajna rywalizacja.